Jeszcze ktoś tam ma dojechać, także jeszcze chwilę czekamy. I będziemy startować, nie? Pierwsza runda, 2 godziny trwać. Będzie odpalona petarda, 5 gram, to powinien słuchać pieprznięcie na całej terenie rozgrywki. Siema, cześć wszystkim. Moim kolorem karnacji, tak to ujmę, ktokolwiek daje ci replikę. Siema, siema. Cześć panowie. YouTuber. Dzień dobry. I mamy punkty, tak? Aby aktywować swoją stronę, przez 15 sekund przytrzymujemy przycisk. To jest proces, który zadaje tylko wyznaczone osoby na każdej stronie konfliktu. Jeżeli taka osoba dostanie się z przycisk do maszyny i aktywuje stage drugi, tak jakby wersją drugą, to odpłynie 2 razy szybciej. Jesteście w drugiej przeciwnej, chcecie przejąć, tu 15 sekund trzymamy i się rozpocznie naliczanie po drugiej stronie. Jak już powoduje, że jeszcze szybciej będzie, tak? Czas płynie 2 razy szybciej, dokładnie. Minuta trwa 30 sekund, będzie szybciej u... Czy ja mogę żonę pozdrowić? Będzie kochał. Jeżeli chodzi tutaj o leczenie, używamy STAS. Będą drużyny i w drużynach będą wskazani medycy i osoby, które będą wyznaczone przez dowódcę. Chcemy sprawdzić tą mechanikę. 23. 24. 25. Uj, dwóch do domu, bo 50. Wow, ty się załapałem. Żartuję. Sorry panowie. 56 osób, dzielimy się... Shut up, clock in and load up. Jedna osoba przed nami. Dajcie snajpera, dajcie snajpera. Tu na przestrzał wystaje głowa, schylił się. Oznaczenie widać pomarańczowe. Idę wszystkich. Dobra. Podchodzę. Kolejny bardziej na lewo, 11, w piachu, siedzi w piachu. W prawej, tu jak wstaniesz, to widzisz budynku ludzi, przy oponach. Tutaj wstaj i masz przestrzał. Tam są nasi z prawej. Na 12 możesz mieć jednego i budynek na 11. Cover, cover! Hit! Dostał! Hit! Czekaj. Ja znowu dostałem, idź pierwszy. Ja muszę stać. Ja też dostałem. Kolego, musisz nas wyciągnąć. Tędy wkład się. Masz mnie wyciągnąć i zapierdal. Albo czekaj, masz mnie ją założyć. Dobra, no? Nie ma sensu. Cicho, 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 cicho. Bo to są chyba nie swoje. To są pomarańczowe, no. Na pewno? No, to widzę pomarańczowe. A czemu ja widzę? Dobra, pomarańczowe? ciągnij go. Panowie, tu jest takie pewne jakieś kurwa niezrozumienie dziwne. Bo ten ma żółte oznaczenie, a wy kurwa macie pomarańczowe. I o co tu chodzi? No wiem, ale... A niebieski to jest medyk, to znaczy. Kolega się złapał. Dostał? I ten, tak dla jasności to ciebie też chyba mogę odjebać. Bo we mnie nie strzeliście, ja ze stazą wróciłem stamtąd. No da. Dlatego chciałem się dogadać, ale zaczęli się strzelać. Także... No nie chciałem strzelać z ciebie, ale... No co
to pierdasz? Gadasz z nami, stary? No, powiedziałem, że się strzelił, żeby się poddał. A ty zaczęłeś w nich strzelać. Panie. Dobra, już nie, już nie. To było chujowe, co odjebałeś teraz. Przyszedłem, chciałem się z nami dogadać. Strzelasz, to ściągnij kamizelkę, bo miałeś, nie? Ja ją dlatego ściągnąłem, żeby nie było pierdolenia i schowałem, nie? Nie schowałem. Przepraszam panowie za to nieporozumienie. Teraz tak jak patrzę po czasie, to powinienem świeżo po uleczeniu się zasypać was kulkami, no i nie byłoby tematu, tak? A tak podszedłem, chciałem się jakoś dogadać, porozmawiać, w ogóle wyjaśnić sytuację, dlaczego Antek z mojej drużyny jest po stronie przeciwnika. To było naprawdę dziwne. No ale już mniejsza o to. Kontynuujemy rozgrywkę i próbujemy teraz oflankować rywali od lewej strony. Gdzie się można spodziewać? Widzisz tam to drzewo trawa. Osłaniasz? Kontakt. Kontakt na 12. Nie widzą nas. Dobra, idę. Po mozolnym zakradaniu się między drzewami w końcu udało mi się podejść pod zabudowania kotłowni. Tam niestety czekało na mnie czterech rywali. Jednego już miałem na muszce, ale niestety musiałem odpuścić, ponieważ drugi kolega uzupełniał go od prawej. Natomiast od lewej w zabudowaniach czyhało dwóch gości. Także nie chciałem zdradzić swojej pozycji i postanowiłem, że lepiej będzie jak przejmę budynki i odstrzelę ich najpierw. Niestety ktoś ich uzupełniał, więc po chwili dostałem gdzieś z głębi lasu. Prawdę mówiąc, nawet nie miałem pojęcia skąd i gdzie. No ale musiałem udać się na respa. Tam trzeba było zmienić strategię. Postanowiliśmy obejść nieco rywali, sprawdzić flagę i dalej kontynuować atak zza pleców. Flaga została przyjęta już wcześniej, my na naszej drodze nikogo z rywali nie spotkaliśmy, także dalej kontynuowaliśmy obchodzenie pozycji przeciwnika. W tym momencie mieliśmy sporą część rywali, dosłownie na wyciągnięcie ręki od pleców. Niestety jeden z naszych bardziej wysuniętych zwiadowców został strzelany przez przeciwnika, także musieliśmy otworzyć ogień, pomóc mu. Ja całe szczęście tutaj trafiłem gościa na dość sporym zasięgu, ale to zdradziło naszą pozycję i dalej już byliśmy spaleni. Kolego, jak ty kryłeś te plecy? Wracamy już na miejsce zbiórki. Trzeba przyznać, że dzisiaj strzelanie to no niezbyt ciekawe. Mało akcji, dużo łażenia, kampienia, zakradania się po lesie. No, parę fragów gdzieś tam zaliczyłem. Z podejścia udało się zakraść. Ale ogólnie też, słuchając opinii innych, to dzisiaj trochę chaosu było. Już uciekacie? Tak, zbijamy. Jak dzisiejsze snajperstwo? Przez pół godziny siedziałem na drzewie. Kolejne pół godziny siedziałem przy drzewie. Tam gdzie wchodziłeś wcześniej? No. I co, wystrzelałeś ludzi stąd? Tak, aż dwóch. A. Medyku, i ludzi się uleczyłeś? Nie byłem medykiem, byłem przykrywką. Co to za oszustwo na plecach, co? No zabrali mi pozycję, wyjebali mi ze stołka. Czy będzie... A, chcesz mi dać kabanosa, żeby być na odcinku? Dobra, dobra, dawaj no. Mam jedną sprawę. Mogą chcesz pozdrowić? Tak, ja bym chciał bardzo pozdrowić Kacpra Daniłowicza. Nie przywiozłeś mi repliki i my się za to policzymy. Nakameruj teraz replikę za 400 zł, tego Rofa, par. A że ty go strzelasz, tą Skodę? Jaką Skodę? Co, nie strzelam? To się wytnie, to się wytnie. Który pisał w komentarzach, że znowu go wyciąłem z odcinka? No. To już będzie, no. To już będzie. Wiedział jak mnie podejść z Kubaniem. To tam szybki kabanos faktycznie. Szybki komentarz na temat dzisiejszego strzelania. Teren trochę taki jest zbyt zaśmiecony i bardzo dużo haści. No. Potem... Nie wiem, ja tu pierwszy raz jestem.
To, że flaga jest tutaj, za chuj nie wiedziałem. Kurwa. A przejęliśmy ją, więc przez cały czas była nasza. No to fajnie. Inżynier. Inżynier. Czy inżynier w ogóle zapiął kluczyk, czy nie? Zapiął. A drugi zajebał jeszcze. To pochwal się, że zapiąłeś. Tam w ogóle taka beka była. No, kluczyk jest ukradnięty, drugi jest wyniesiony. Te oznaczenia tak naprawdę to o A to ja zawsze to mówiłem. Ja zawsze to mówiłem. Nawet chłopaki, słuchajcie na filmie. Mimo tego, że wychylałem do typa, który był nasz, tą stroną, on tego nie zobaczy i w plecy mi pierdolną fajną serię. No. Czyli... Nie, dla mnie to jest trochę słabe i za bardzo kojarzy się z tą szmatą, nie? O, zdecydowanie. Moim zdaniem to musi być no i przepasane, bo widzisz, pod jakim kątem spojrzysz, to zobaczysz, nie? A tak to nie zobaczysz. Albo to musi być szerokie i naklejone tutaj, na plecach, po lewej, po prawej. A wtedy wygląda jak chodzący odblask. Wtedy to już ma to jakiś sens, ale to i tak tylko kant dupy. Albo gotowe rozwiązania. No i właśnie o to chodzi. Ściągam ochraniacze, tak jak ostatnio przyczyłem na te, na kolanniki. To ochronki na łokcie, jak najbardziej spoko z tego zestawu. To można zdecydowanie polecić. Jeśli chcielibyście takie zamówić, to link znajdziecie w opisie. Magi z Taiwangana też podają zarąbiście do mojej P5, więc nie ma z tym problemu. Nowy kolimator to naprawdę czysta przyjemność celowania. W końcu widzę przedpole tak, jakbym chciał, czyli jak sobie celuję, to nic mi nie przesłania. Poprzedni miał niestety dość spore takie zabudowanie, obudowę i ona troszeczkę przez te grube ścianki utrudnia mi widzenie. Tutaj jest sztos. Zdecydowanie mogę go polecić. Link również znajdziecie w opisie, także wchodźcie, sprawdzajcie, zamawiajcie. Jeśli chcecie coś podobnego do waszych MP5, to zdecydowanie warto się tym zainteresować. To jest więcej niż pewne, że będę dalej w to grał. Nawet kiedy mówią o nas źle, na mordę kuda. To ja i moja dziupa, idziemy po swoje. Każdy z nas wie, w którą podążać stronę.